kolosalny, ale góra jest nieczynna. Bezcenne. Ale chcę podziękować.
A teraz, wujciu, ponieważ ty już wyrosłeś ponad tę grupę stanową, chciałam powiedzieć, że ciebie dopiero czeka droga. I niech Ojciec Święty z tym wszystkim, co powiedział do młodych, niech ci podpowie, jak tą drogą mądrze, w dojrzałym życiu, coraz bardziej dojrzałym Janek iść. I dziękuję ci za pomoc. Brawo dla nas. Bardzo i coś tak, jak będziecie z dziećki pracować, żeby tego księdza Blachnickiego dla dzieci, w wersji dla dzieci jakoś przyswoić, żebyście sobie na podstawie tych książek mogły mnóstwo pomysłów potem do zabaw, do konkursów, do przyswajania, o kim to tak ci rodzice się tam uczą. Dziękuję wam bardzo na wszystko za taką szaloną gotowość. Dociekliwość, na którą ja nie odpowiadałam cały tydzień prawie, bo chciałam dowiedzieć dokładnie wszystko o dzieciach, a ja ciągle byłam oporna. Bardzo, słuchajcie, i teraz bardzo proszę jakiś piękny przyśpiew dla tej ekipy. Radzień, mogę z tobą? Twoja kolej miała. Dajcie mi ostatnią szansę. Życzę księdzu w imieniu całej wspólnoty, bo przecież od wspólnoty, żeby księdza życie też ktoś kiedyś się zawarł w jakimś doktoracie, opisując dzieło wiary. Teraz żeś podniosła, bo przecież... Dzisiaj jest cały dzień słabo i jakoś tak się chyba z rozpaczy, że od nas wyjeżdża, potrzebuje więcej cukru. Więc sim innej. Sir to play. Duży by się ksiądz zagalopował, to ciągle się trzeba przeglądać, czy jeszcze to są te rozmiary. Nie. I kiedyś będzie tak. Gdzie jest ksiądz Serafin? Schował się za Chrystusa sługę. Nie jesteś, bo gonisz do roboty i w ogóle. Ale naprawdę Pan Bóg działa przez twoje ręce i życzymy nam. To jest chyba egoizm taki duży, jak byśmy sobie życzyli, żeby Grażynka tak jak najdłużej w siłach tutaj jednak. Nie, to nie jest egoizm. O. Jej, jeszcze chcę dodać. Jedną rzecz. Ja ci jeszcze życzę, oprócz tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem, jeszcze takiej rzeczy. Żeby te wszystkie twoje papieżyska, które masz w tych wszystkich półkach, przerodziły się też w konkretne dzieło, bo to jest ta spuścizna, której ty jesteś, jak to się mówi? Strażniczką. Amen.
I to musi nabrać konkretnych kształtów. To jest jedna rzecz. Jesteś tam.